Dzień Chodź dobry. Stąd. Dobry wieczór Państwu. Łukasz wieczora. Program starczy na dziś. Jeju, dawno nie widziałem, jak Ja się za Panem stęskniłem. Pan Mesławiec, starosta Dobrowski znak rozpoznawszy okulary na sznurku. Nie dlatego, żeby tak dla lansu, tylko żeby nie zgubił. Ja nie noszę, bo noszę w kieszeni, ale i tak łamie i kupuję co chwilę. Pan przynajmniej nie musi. Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry. A nie widzieliśmy się w tym roku, więc wszystkiego najlepszego. Na wszystkiego dobra. dobrego, szczęśliwego Nowego Roku. Nie widzieliśmy się w tym roku faktycznie, więc pozdrowienia dla pana redaktora. Dziękuję. Witam bardzo serdecznie i witam, witam też telewidzów. Proszę państwa. Ja też się stęskniłem za panem. Dziękuję redaktorem. bardzo. Znaczy, no, to jest taki mesmeryzm, magnetyzm serca, jedno jest o drugim pamięta. Ja tak patrzę na pańskiego Facebooka, to, że panie z Murinio. I Ronaldo powiślał Dąbrowskiego, to wiem. Nie, Mourinho to trener. Mourinho to trener. Stryknęli go chyba z tego teraz, z Romy. Prawdopodobnie. No. Mało śledzę ostatnio. E, Ligę włoską. A jak tam pańskie przygotowania? Znaczy pańska, pańskiej drużyny? E, nie Termalika no... pojechała na obóz do Turcji. My nie planujemy wyjazdu do Turcji, no mało, mało trenujemy z racji tego, że każdy, każdy z zawodników pracuje zawodowo. Ja miałem też przypadłości takie zdrowotne, więc w tej proszę chwili... Proszę Państwa, naprawdę przygotow... przeczołgało pana starostę będę się zdrowie. Przeczołgało. No ale zobaczcie mi. Państwo fit i w dobrej formie. Ale gdyby było mało, proszę Państwa, Gordon Ramsay powiśla. Paskal Bochodnicki, Paskal Gotuj, Piero, gołąbki i Barzuszkami. Bardzo dziękuję za ten przydomek. No i ukrywam na co dzień. Gotuję. Gotowanie jest moją pasją. A pani, Agata, ten, pani Agata, co na to zaciera ręce? Mężu pójdziesz gotować? Mówi się, że kobieta w tym czasie leży i pachnie. Natomiast moja żona Agata jest też bardzo pracowita, ma dużo zajęć i inne, inne a remont in, w domu. Inne, tak, inne domowe sprawy remontowe, to ona tutaj trzyma rękę na pulsie, jakieś naprawy, ogród, to jest domena mojej żony, a ja sobie spokojnie robię zakupy, gotuję, gotuję. i przy tym odpoczywam. Pan wie, że najlepszymi szefami kuchni są mężczyźni. Tak, potwierdzam. Dobrze. Przynajmniej kobiety... Pozdrawiamy panią łagatę. Zresztą kobiety tak mówią. No, no to musi być w tym prawda. Spróbujmy no, no, tak. nie mieć racji. No, tak. Dobrze, idziemy na powieśle. No to teraz pan zostaje takim Mateuszem Morawieckim czy Baton-Szydopowieśla Dąbrowskiego, ponieważ po, przejął pan schedę jako pełnomocnik po panu pośle Wiesławie Krajewskim, żeby ogarniać yy, ten okręg przed wyborami do samorządowymi. Tak. Ta, A co jest że pan Wiesław Krajewski, musimy zaprosić pana posła Wiesława? Bo to tak chyba nagle zrezygnował. Pan poseł Wiesław Krajewski złożył rezygnację. Została ona przyjęta. Wiele lat pracował na rzecz naszej, naszego ugrupowania w powiecie. za to mu Ładny wynik zrobił. Bardzo dobry wynik, za to mu bardzo dziękuję. Był bardzo zaangażowany, poświęcił wiele czasu, energii. Może uznał, że przyszedł czas, żeby ktoś go zastąpił, i ja zostałem wybrany tą osobą, która będzie pełnomocnikiem powiatu. I to powołanie przyjąłem z rąk ministra Andrzeja Adamczyka. Dobrze, jako brzemię, czy jako radość? Bo jak patrzę na sondaże, to PiS, yy, według niektórych sondaży, może stracić władzę w małopolskim w Sejmiku. A to są wybory takie, które są bardzo ważne, bo w Sejmiku są pieniądze. Jakoś y, bardzo szczęśliwy z tego powodu nie, nie jestem. No, przyjąłem to z obowiązku i też powagi sytuacji, bo skoro jestem y, starostą, też w jakiś sposób liderem tutaj y, tej małej naszej ojczyźnie, więc y, to niejako, nawet się długo nie zastanawiałem, no zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności i powagi sytuacji, że tu jednak... No jednak będą Pana sondaże... rozliczali z tego, jaki będzie wynik na Powiślu? No, będziemy, będą rozliczali, ale nie tylko mnie, są członkowie ugrupowania, odbyliśmy już spotkania, poprosiłem ich o dobrą współpracę, o zaangażowanie w wyborach i myślę, że... Jest pozytywna zwrotka? Tak, jest pozytywna zwrotka. Mhm. No to listy są gotowe, bo to ja na przykład nie ogarniam jednego. Do wyborów jest chyba 8 tygodni, a Prawo i Sprawiedliwość ani nie ujawniło liderów do sejmiku. Mówi się o, o panu Gawronie, mówi się o panu Saku, nie ma kandydata na prezydenta Tarnowatu się. mówi się o panie, pani Pieczarce, ale to tak jakbyśmy mówili koło synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej albo na Targu. Nie ma jeszcze oficjalnej deklaracji. No, wszyscy chcieliby to wiedzieć i znać te nazwiska. Myślę, że one zostaną niebawem ogłoszone. Czyli kiedy? Przed wyborami? Y Sądzę, że przed wyborami, tak, panie redaktorze. Tak, tak. Dobre pytanie. Nie uważam, że w ciągu tygodnia to musi się odbyć. My też już tworzymy listy, mamy kandydatów. No, nie wszyscy ich ujawniają to jest. No to pan jest ma być normalne. pan Kondzielawa do Sejmiku. Tak, tak słyszałem? Kandydatem z powiatu Dąbrowskiego jest radny Rady Powiatu Sebastian Kondzielawa. Mhm. Ktoś jeszcze będzie? Z naszego. No, powiatu? Bo tam jest 4 plus 2 chyba musi być, tak? 6 jest osób? Każdy subregion, subregionu stawia jednego? Tak, ja, ja nie, nie, nie znam tego, nie zapoznawałem się z tym schematem. Jestem w tej chwili zajęty zupełnie sprawami powiatu i wiem, kto będzie kandydatem z naszego powiatu. Mhm. No dobrze, no to, to sobie zostawmy te układanki, te puzzle i domino polityczne. Powiat Dąbrowski uchodzi za jeden z biedniejszych. Nie oszukujmy się, tam złoto oczami nie idzie. Ale jednak zyskaliście bardzo dużo. tak Patrząc na przykład na Gręboszów, patrząc na Dąbrowę, nie wiem czy na Bolesław, to tam trochę pieniędzy poszło. Nie jesteśmy najbogatszym powiatem. Jest to teren mało uprzemysłowiony, bardziej rolniczy. Sporo osób emigruje. Natomiast... A KDA do Ameryki, tak? Kiedyś. No, kiedyś, Ameryka tutaj była głównym y, kierunkiem, y, ale muszę powiedzieć, że w tej kadencji zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji, popłynęło strumień pieniędzy y, rządowych z różnych y, programów, nie muszę ich wymieniać, bo je, bo je znamy i Tam zmienia się pan to zda... zmienia się tak, taki zobowiązek przy no i do dobrze. I myślę, że się zmienia pozytywnie. Wspomniał Pan redaktor o Gręboszowie. Tak. W przedszkole za 18 milionów. Panie, kto Boga no. temu zabroni? Oczywiście. Będzie, będzie, mam nadzieję, potrzebne, ponieważ w tej chwili buduje się duża, duża fabryka, która będzie produkowała części do samochodów elektrycznych. Oraz... Tesla. Pan no. o Tesli. Tak jest. Mowa o Tesli, będzie też produkcja magazynów energii, wysokie technologie i to jest, to jest taka ścieżka rozwoju dla tej gminy, ale też dla powiatu, bo przypomnę, że już sama budowa mostu na Borusowej, Borusowej otworzyła to okno na północ. Na Świętokrzyskie na razie. Na Świętokrzyskie, no ale łatwość przemieszczania się jeśli no chodzi o komunikację, to jest bardzo pana, ważne no. przy inwestycjach, to jest bardzo ważne przy inwestycjach, mamy też firmę, można powiedzieć światową w Gręboszowie, która produkuje okna i drzwi, drzwi, przepraszam drzwi. Proszę bardzo, jaki pan Gil, najmłodszy wójt w Polsce jest kreatywny? Będzie zbierał podatki wysokie, jej, ale od to, działalności Ale to, to pan od niego będzie brał Nie, nie będę no bardziej, to... bardziej mamy wspólne inwestycje, oczywiście, tam. A gdzie dobra, budujemy... Gryboszów jest ładnie skomunikowany zresztą, bo dobra, jeżeli mamy te fabrykę Tesli, jeżeli mamy tę fabrykę, która robi te drzwi, no to trzeba tam jakoś dojechać. Dobrze, powie pan, że każdy ma teraz samochód. No ale tam jest ten pomysł, pan Gil przynajmniej, ale na dzieci szkolne, żeby była komunikacja. Urząd Marszałkowski robi te dowozowe linie. Tak. Tam coś w ten desej. Tak, tam funkcjonuje taka linia. My kolejną otwarliśmy w tej chwili na trasie Olesno-Dąbrowa-Tarnowska, a wcześniej jako jeden z pierwszych samorządów uruchomiliśmy ur ur trasę autobusową Dąbrowa-Tarnowska-Radgorz-Szczucin-Szkoła mhm. i z powrotem. A z Tarnowem jesteście dobrze skomunikowani. Teraz pytam o Dąbrowę, bo busy są. Oprócz soboty i niedzieli, niech pan spróbuje busem dojechać w sobotę i niedzielę do Tarnowa z Dąbrowy, no to na piechotę pan przejdzie szybciej. No, panie redaktorze, no tutaj rynek decyduje, jakie no jest tak. zapotrzebowanie, to gdyby było większe, przewoźnicy by na pewno uruchamiali te, te linie, a na co dzień praktycznie komunikacja jest sprawna. Co parę minut odjeżdża bus Dąbrowy-Tarnowskiej w kierunku Tarnowa, no i mieszkańcy też własnymi pojazdami. Dojeżdżają do pracy, co widać po, Ale ko, ko, po koreczkach. KDA, KDA pracuje dużo w Tarnowie? Bardzo dużo, mhm. bardzo dużo. Znam też osoby, które pracują w Krakowie, bo dojazd do Krakowa no to z Dąbrowa, Dąbrowy, tarnowskiej. W zależności, po w zależności od pory dnia, poru dnia to jest godzina 15, godzina 30. Sporo osób też podróżuje pociągiem do Krakowa. Z Dąbrowy. Z Dąbrowy jadą. No na dworzec? Oczywiście tak. nie, nie podmogiem, bo. Nie, z szczecinkiem nie, no. nie funkcjonuje. A nie, nie wróci? Nie wróci? Był By, poby, żeby to jakoś reaktywować, nie tylko jako przejazdy takie y, retro. Różne były plany. Na razie nie ma konkretnych decyzji. Myśmy rozpoczęli rozmowy z PKP nad ewentualnością. I możliwością powstania trasy rowerowej na tym odcinku velo? Dąbrowa Szczucin. No jest velo, velo, velo Wisła i to by było fajne połączenie. No tak, panie starosto, ale też był pomysł, jeżeli byłby cepek, to budujemy wtedy reaktywujemy szczucinkę, tam była kłótnia czy jechać na szczucin, czy na burusową chyba, żeby się to rozjeżdżały. Panie, I ma pan panie. Dalej przerwę, przepraszam, niełatwo tak. nieładnie jest przerywać, ale. To jest ewidentna pomyłka, jest to niemożliwe. Magistrala nie może zahaczać o Szczucin. No to dlaczego ma, był były taki Była koncepcja kilku, kilku tras, mm -hmm. ale to będzie tylko, tylko tranzyt przez, przez powiat Dąbrowski. Jak pan sobie wyobraża szybki, szybką kolej, która rozpocznie bieg gdzieś Zatrzyma się w Kielcach czy w Busku, i następny przystanek. No, tak się to, wszystko... trzeba, to trzeba zdementować. No, ktoś to wykorzystał w kampanii wyborczej pod... i, ryso... Pan poseł Cieślak. I, i rysował, tak, tak. Że, że będzie zygzakiem tak, pociąg jechał tak. z prędkością dużą to jest, no. to, jest, to jest absurd. Aha. Czyli nie, taki dmuchany balonik. Nie, ma, nie, nie, ma, nie ma możliwości, żeby ta magistrala przebiegała po, po starym śladzie Szczucinki. Nie, nie Czyli ma takiej ce... technicznej no to, no to możliwości. Techniczną no. możliwością też nie jest powstanie Cepeku na dzisiaj. Nowy rząd Co? mówi, że to raczej. Tak. No, nowy rząd, wcześniej opozycja krytykowała wszystkie projekty ważnych inwestycji, moim zdaniem. Co się stanie? Nie wiem. Dobrze, zobaczymy. Na razie flagowym też okrętem u Pana szpital. Wszyscy patrzą na szpital w Dąbrowie, jak to ładnie wstaje z nóg, jak to się ładnie odduża, jak się ładnie szpital rozwija. On będzie jakoś rozbudowywany i będą nowe oddziały? On jest cały czas rozbudowywany, bardzo dużo inwestycji, budżet ogromny, bilans finansowy dodatni od, od kilku lat. Kapitalu, proszę pana. Jest dobrze zarządzany. W tej chwili ukończyliśmy w ubiegłym roku, no nie w tej chwili, bo już, już to parę miesięcy funkcjonuje małe polskie centrum leczenia chorób zakaźnych. Mhm. A, w tej A to, jest, chwili... to zaczął pan Martyka jeszcze jak był, czy już jak pan Martyka poszedł na emeryturę? Bo on tam był was bardzo długo kierownikiem. A tutaj pomysłodawcą budowy takiego przedsięwzięcia była dyrekcja szpitala, mhm, nie, mhm. Pan, nie pan ja doktor. Ale tak... na pewno w konsultacji, bo tu zapotrzebowanie na, leczenia, na leczenie chorób zakaźnych, jak widać po pandemii, może być w każdej chwili potrzebne. I myślę, że to jedna z niewielu takich placówek w województwie. I, i tutaj otrzymaliśmy bardzo dobre dofinansowanie, praktycznie, praktycznie bez udziału własnego, że jakieś drobne kwoty. Co poprzedni Matka, minister? Rząd, czy... rząd minister, minister i komisja, która. Do, przydzielała finanse na, te, na tą inwestycję. No, pozytywnie odniosła się do całego projektu, do całej koncepcji. Obecnie trwa budujemy centrum rehabilitacji, też bardzo potrzebne. W trzech fazach to jest kolejna taka sztandarowa inwestycja w szpitalu. Ale też borykamy się, borykamy się z problemami takimi jak brak specjalistów. To jak każdy, panie stary. Społeczeństwo, no, wszyscy wiemy, starzeje się, więc potrzeby są ogromne. Pacjenci denerwują się, że. A myślisz muszą... o geriatrii, czy ogólnie na innych oddziałach? No to, to tutaj wewnętrzny oddział spełnia mhm. te, te warunki. Mamy, mamy pracownie. No to... To przy, przypomnę sobie, ja mam ostatnio... No to gastrologiczne. gastrologiczne. Po moich, po moich yy, przypadłościach mam bardzo słaby indeks pamięci, także proszę, proszę, pan, nie proszę nie mi pan wybaczyć. Wczoraj rozmawialiśmy, to pana ma doskonałą pamięć. Pan no, starosta no, naprawdę podżył okres wyborczy do parlamentu. Nie, no półpasiec nie był efektem <grym> parlamentarnym, tylko, tylko wcześniej plus, mi się... Panie starosto, się plus star... pakiet jeszcze potem, Jest to schorzenie nie? coraz bardziej spotykane... A gdzie pan to starszych ludzi. Nie wiem. No to, jest, to jest wirusowe. Tak jak wspomniałem, coraz częściej starsze osoby na to chorują. Ale i, jest I to, jest, to jest ciężki. No Pewnie, że, że, że młodym. Szóstka z przodu. Skoro jeszcze za piłką biega, no to, no. to czuję się nie najgorzej. Dino Coff skończył altobramkarz. 45. Peter Schlitten ponad altobramkarze. Oni późno kończą. A widział no. pan pomocnika, czy środkowego obrońcy, że po 40 biega? O, bo ja nie. Nie, teraz ten wiek biologiczny troszeczkę się zmienia i, i, i zda zdarzają się zawodnicy zawodowi, profesjonalni, którzy no, mają nie, blisko nie... 40 -tki. Blisko. Się zaraz, no ale... lewy ma 36. Jak się prezentuje? Znakomicie. Ronaldo ma ile? Też 30 plus? Nie wiem, czy nie więcej niż Lewandowski, bo 7 albo 8. No, a pan ma najwięcej? Ja mam z, z tych wszystkich gwiazd najwięcej. Tak. No. Ale przerwał mi Pan, bo mówiliśmy o szpitalu. Tak. tutaj też trzeba powiedzieć o, o słabych O tym o oddziale słabych, chorób wewnętrznych. O słabych Nie, trzeba się przyznać, lojalnie, o słabych stronach. Coraz więcej pacjentów mamy, i oni muszą do rejestracji odczekać. Czasem dosyć długo, denerwując się. No ale nie mamy, bo rejestrujemy zarówno telefonicznie, mhm. jak i przy okienku. To, to, to bardzo denerwuje, i niepokoi pacjentów. To, to przyznaję, tak jest. Dlatego, no, ale że pan nie, pacjent... ma, nie ma pan lekarza, no, co pan zrobi? Nie posadzi pan inspektora z no, działu budowlanego? Jeśli chcemy iść do lekarza, to, to życzymy sobie, żeby to był dobry specjalista. I żeby był już. I żeby był już. I z tym jest ogromny kłopot, ale tutaj wspomniałem, będziemy musieli spróbować rozwiązać przyspieszenie rejestracji. Zresztą w systemie jest taka możliwość, tu będziemy rozmawiać z dyrekcją. Jest taka możliwość, żeby pacjent, który odwiedzi gabinet poradnie, mm -hmm. mógł być automatycznie zarejestrowany na następną wizytę przez lekarza, który, no, świetnie, u którego składa wizytę. kiedy, panie starosto? Nie zawsze. Pan przyjdzie za rok. Aczkolwiek pan usłyszy. To już jest możliwe, tylko nie zawsze żebyśmy tak zdrobili. By... Jezus, ale siejmy defetyzm. Nie. Panie Starostan dzisiaj oglądają, to ludzie nie będą mogli kolacji zjeść. Dlaczego? No bo będzie, nie daj Boże, dopadnie mnie dopust Boży. No i co ja będę robił? W kolejce sobie siedział rok. Książki czytał w kolejce do lekarza. Nie no, to troszkę, troszkę Pan redaktor żartuje. No, no nie, aż, nie, 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 choroby się nie żartuje. Tak źle nie ma, ale to jest, nazwijmy przypadłość. Wszystkich placówek, wszystkich placówek szpitalnych, zdrowotnych. No, 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 nie ma specjalistów. Jest nie ma, ale wie na pan, rynku nie wykształci pan tak Dostać się, dostać, no, no jest kwestia kształcenia, bo jak wspomniałem, kiedy udajemy się do lekarza, to chcemy, żeby to był specjalista. Najlepiej profesor. Musi być profesor. No, jest mnóstwo zdolnych i bardzo dobrych lekarzy bez tytułów, o których Pan wspomniał. Natomiast chodzi o dostępność. Chodzi mhm. o dostępność, żeby pacjent w miarę, w krótkim czasie mógł się zarejestrować i dostać do specjalisty. To jest I to potem, jest, jak pójdzie jak na jak ścieżkę, niech będzie szybka ścieżka, tak? że przyjdziesz na kontrolę za miesiąc, za miesiąc, a tak. nie za pół roku. To, tak, tak, tak. oto, to, to by było idealne. Zmiejmy to proszę pana, bo wpędza mnie pan, pan w depresję. No nie, no nie możemy tylko mówić o rzeczach fajnych, no dobra, tylko to musimy to powiem, realnie rzecz. popatrzeć, spojrzeć na sytuację i, i, i powiedzieć to mieszkańcom. No tak, a nie obiecywać, że będzie cukierkowo i kolorowo. Nie, nie, nie. Podobno autokary nie przyjeżdżą do was z Japończykami już do Zalipia? No jest zima. Nie, pan yy, dyrektor muzeum, pan Kazimierz Kurcza był tutaj, że to jest efekt pandemii. Kiedyś tam drzwiami oknami się pchali do zagrody Felicji Curyłowej, a teraz tak jak. nie. Ogromna ilość y, turystów z Japonii odwiedzała Zalipie. No na pewno, na pewno tutaj pandemia troszeczkę zmieniła sytuację. Ale, Ale w nie, w turystyce Nie, nie, nie tylko w turystyce. Yy... No tak, pandemia w ogóle przewróciła nasze życie gminy, ale na przykład w Dąbrowie, no to wiadomo, że Żydzi jeżdżą do synagogi i odwiedzają kierchoł, tak, y, który jest obok. Tak, odwiedzają I Japończycy jadą do Zalipia, bo wiedzą, że to jest jedno ze stu miejsc, które musisz zobaczyć w życiu. Tak? Ile tak? Y, to to też się przekłada na kieszeń, bo kupią kawę, ciasteczko, pocztówkę, jakieś tam pieniądze zostają wtedy. W powiecie No pamiątki w Zalipiu można nabyć zarówno w muzeum jak i w domu kultury, w centrum malarek. Nie mam statystyk ilu ilu turystów przewija się przez powiat. No nie jesteśmy jakimś szczególnym, nie jesteśmy zakopanym. Więc no nie, to są jest... paragony grozy, panie starosto, no, proszę. I nie będziemy. Natomiast no, staramy się rozwijać też zespół dworsko-parkowy w Brniu. Brniu, to jest Pańskie to oczko u wiem. To jest urokliwe miejsce w sezonie przyjeżdża tam sporo turystów. Park odnowiony, kapliczka. Odnowione tak, park, kolejna, kolejna figurka. Odnowiona, odnowiony, słynny mostek dla zakochanych, mhm. gdzie można sobie zrobić sesję fotograficzną, jest zadbany. Tylko na sesja? Prawidliżny... Nie można się przytulić do siebie? No można, no no na sesji super, się, się pary przytulają, można, można. Serdecznie zapraszam. Jest urokliwy zarówno latem, jak i jesienią, wiosną. W zimie troszeczkę gorzej, ale wyremontowaliśmy alejki, jest mhm. ich tam bardzo dużo, to jest o, to kawał, obiekt kawał na parku kilkanaście, kilkanaście hektarów, kawał parku, zdjęcia, które amatorzy robią chociażby z drona z góry, no są fantastyczne, fantastyczne. Zresztą myśmy organizowali taki, taki konkurs cztery pory roku mhm. w Brniu dla fotografów. Dużo prac napłynęło? Tak, tak, dużo, dużo. Sporo osób przyjeżdża, mamy też... A pan też, mamy też, y, Nie, ja nie fotografuję, nie. jakoś tak y, jeszcze amatorsko. Mam, mam dobry, dobry aparat i, i jak jest fajne miejsce, to, to staram się fotografować, ale nie jest, nie jest to moim jakimś zajęciem i pasją. Y, wspomniałem jeszcze o stanicy rowerowej, która jest w Zespole Dworsko-Parkowym. Można przyjechać samochodem, wypożyczyć rower i pojeździć po powiecie, pojechać do Zalipia, Myślimy też o trasach rowerowych, bo w nowej perspektywie finansowej y, takie fundusze na turystykę, na ścieżki rowerowe będą i przygotowujemy się do tego. Mm -hmm. To do właśnie, zaczął pan o inwestycjach, wybory wyborami, dobrze, one będą tam na kwietnia, no ale budżet pan pisał na cały rok dla powiatu. No bo tak, to, bo do... będę dalej starostą. Ej, to no tak, okay. się pisze. No, i to, nie, to nie będzie takie łatwe. Zapewne wystartuje do Rady Powiatu, taką deklarację już mogę złożyć. No, budżet... Ma Pan team swój, z którym Pan idzie? Bo Pan będzie ogarniał listy jako pełnomocnik. Tak, mam team, tworzymy w tej chwili, tworzymy te listy, uzgadniamy, przekażemy do akceptacji, bo takie są zasady. Do Pana Adamczyka? Tak, do Zarządu, do Zarządu mhm. wojskiego i, i takie są obecnie zasady. Kiedy? Aha, przed wyborami pan mi powie. No, tak, przed wyborami. Dobrze, no i co, co będzie w tym Ale, budżecie no, ładnego, bo co o budżecie, o budżecie. No, no. no zapomniałem, że mieliśmy o budżecie. No nie? no, jest no. kłopot z pamięcią. No U mnie. jest y, muszę z dumą powiedzieć, że tegoroczny budżet y, jest przed, rekordowy pod względem inwestycji, przekroczy, przekroczy 100 milionów. A inwestycje planowane bez mała 50, to jest. ładnie. To jest, Tarnowie to jest miliard, cudnie. a na inwestycje jest 10 milionów. Jak się tak dziwnie w moim rodzinnym mieście ukochane. Ale dobra, i Myśmy w twarde, zapowiedzieli, czy... bo pan wspomniał, pan redaktor wspomniał o Bolesławiu. Myśmy zapowiedzieli tak jak rząd, no. że nie patrzymy na barwy polityczne. Równomierny rozwój. Ró zrównoważony to się wtedy. Teraz tak. chyba równomierny używa się tego sformułowania. Równomierny rozwój, dlatego inwestycje... Szczególnie drogowe, odbyły się w każdym, w każdej mhm. gminie. W każdej gminie poprawiliśmy infrastrukturę. Dużo, dużo inwestowaliśmy w edukację. Nasza baza, baza szkolna jest naprawdę. Żeby jeszcze uczniowie byli. Naprawdę imponująca, a wie Pan, że mamy dobre nabory. Gratulacji. Dobre nabory, pomimo, że. Z Mniejsza się populacja. No, tak, no. tak, to, to ten, ten rok, ten ubiegły rok był rekordowy, jeśli chodzi o nabory. Też Ale kandydaci doceniają, to... doceniają poziom naszych szkół, dobrą kadrę, dobrą bazę dydaktyczną, sportową. Naprawdę warto, warto do powiatowych szkół się Dąbrowski, oczywiście, bo w terenie też mamy powiat, jak pan wie. Nawet Nie, dwa ja mam, mamy, bo mamy. Szkołę średnią mamy również w Szczucinie i w Brniu. Mamy cztery szkoły powiatowe. Hmm. No ponad, dobrze, no tak. ponad podstawowe. Dobrze, co u syna słychać, który jest trenerem wieczystej, bo do piłki muszę przejść. Zaczęliśmy od piłki, kończymy <laughs> na piłce. Panie Rzezymurinio, pomyśla Dąbrowskiego. Mój Konrad, syn, kiedyś był zawodowym piłkarzem z Krakowi grał. Tak? Tak z Dąbrowi przeszedł do Krakowi, tam był kapitanem młodej ekstraklasy. Zapowiadał się na dobrego piłkarza, mm -hmm. ale jakoś tak zarząd zarząd Pomacoszemu podszedł do swoich wychowanków w momencie kiedy trener, trenerem Kto był wtedy? trenerem Orest Leńczyk widział, widział Konrada już w pierwszej drużynie. No to mój miał... ruch chorzów w to legenda. Tak, bo tak Konrad, Konrad miał znakomite parametry już jako junior. Mhm. Nawet momentami przy tych testach lepsze niż seniorzy Krakowi. Orest Leńczyk go widział już i w tym momencie został zwolniony. I kto przyszedł za niego? Przyszedł słynny Szatałow. O to nie pamiętam takiego. Ukraiński trener Aha. z bogatą przeszłością. No. I postawił na obcokrajowców. A. Absolutnie nie interesowali go wychowankowie. Pobrał procenty, od, pewnie, od kontraktów gdzieś tam od dziwnych piłkarzy z siódmej Ligi białoruskiej. Ja, ja tego nie powiedziałem, ale pewnie tam różnie mogło być. Zresztą dzisiaj, chyba, były prezes, ma kłopoty dosyć poważne z wymiarem. To za jego czasu, właśnie. Konrad, no, to nie był pan, nie miał pamięci? Ogromne... Nie, nie, nie. Pan Filipiak był prezesem komarchu. Komarchu, A, a tren, tak. prezesem klubu był wyznaczony przez niego człowiek. A no. Także, także, no, nie fajnie to, to wtedy poszło. Był kilkukrotnym reprezentantem Polski. Mhm. Z kim klepał? Kiedy zobaczyłem powołanie po Kilku latach, akurat teraz przy remontach to, to wpadło mi w ręce, bo wcześniej tych, tych nazwisk tak się nie kojarzyło. Mhm. Więc w, chociażby w meczu z Bośnią i Hercegowiną Konrad zagrał z Mateuszem Klichem, Piotrem, Zielińskim, Tym Piotrem Zielińskim, Łukaszem Teodorczykiem, Mateuszem o. Kupczakiem, no cała plejada no, taki gwiazd, młodych, no, gwiazd. No młodych. No. Gwiazd, a przeanalizowałem też nazwiska pozostałe wówczas zapowiadające się znakomicie no to no nie wszyscy pozostali tak w piłce na poziomie profesjonalnym no tutaj ale mówię nie, o tym junior pański junior proszę pana mówię, mówię o tym z pewnym żalem dlatego że klub był tak zarządzany że kiedy, kiedy skończył maturę mhm. poproszono żeby przyszedł do klubu na trening bez podpisania umowy Czyli rozumie pan, przychodzi pan do pracy, pobiegaj, się, no. pobiegaj sobie, gdy się coś stanie, to wtedy cię mhm. żegnamy, więc poprosiłem, poprosiłem jako ojciec, żeby, żeby no zdecydowali się, ewentualnie wypożyczyli zawodnika, jeśli nie jest y, potrzebny, odpowiedziałem, a wtedy dyrektorem sportowym był Tomasz Rząsa, odpowiedział, że nie, jest potrzebny. Jest Tylko bez kontraktu. Bez kontraktu jest potrzebny. Później kiedy starałem się i staraliśmy się obaj z, z synem, ponieważ stwierdził, że on już osiągnął wszystko z juniorskiej piłce, chciałby spróbować w seniorskiej. To wówczas za wyszkolenie zażyczono sobie chyba 270 tysięcy. A to a pan to było... miałby płacić albo junior młody no, senior? Chyba no tak, ja. tatuś, no. I to było 10 lat temu. 10, 11 lat temu. To proszę sobie wyobrazić, jaka siła nabywcza pieniądza, jaka to była kwota. No i chcesz, to proszę bardzo. No to może trenerkę. No ale poszedł jeszcze troszkę, pograł w pierwszej lidze, w kilku klubach. Zakończył w, w swoją przygodę, tak w, zas w zasadzie z dnia na dzień powiedział dosyć, w słynnym klubie krakowskim Garbarni Kraków. Tam o, brązowi, brązowi. Tak, ale zaczął. zaczął zainteresował się hmm, trenerką, trener, trenerką tą personalną, taką mhm. indywidualną. No i odnosi w tym momencie dosyć duże sukcesy. Można... Robił te UEFy wszystkie te jakieś tam. Te kursy, no kisowcza szere, kursów teraz. no trzeba mieć ogromne Kwit trzeba mieć dużo trzeba mieć przygotowanie wiemy z, znakomite wiemy że z gwiazdą wieczystą to na Facebooku tak nowy trener Sławomir Peszko też był reprezentant a wiemy że wieczystej reprezentanci, reprezentanci polski przecież jace Góralski w tej chwili tak. jest chociażby nie śledzę dokładnie tych transferów ale no Ale został Taki poproszony. Frank Smuda prowadził przez dwa lata. Frank Smuda, tak. Został poproszony, żeby, żeby do sztabu przystąpił i, i, i pomógł przy no to... tym przygotowaniu fizycznym czy odbudowy, odbudowie. Wie... Po, po ale jak się Pan rozwija, jak rozmawiamy o syna. Kiedy przychodzi do pytania o zadłużenie powiatu Dąbrowskiego, to Pan nabiera wody Ustało oczywiście, że nie był. Niewielkie pytanie. zadłużenie. Nie, mamy. W, tym, w tych ostatnich latach nie posiłkowaliśmy się kredytami, Krewo? także no. spłacamy to zadłużenie niewielkie systematycznie. I, I tutaj sytuacja finansowa jest stabilna. Stabilna. Żeby nie powiedzieć, bardzo dobra. Pacjent rokuje. Pacjent rokuje. się ma dobrze. Pacjent ma się nieźle. Bardzo dobrze. Standardowo. Oprócz syna i żony można kogoś pozdrowić. Pozdrawiam syna i żonę i oczywiście smakoszy moich potraw, które... Gordon Ramsey mówi, Gordon Ramsey Mam nadzieję, powiśla. że te przepisy pomogły, bo miałem też... Yy, Ma pan zwrotki? Mam zwrotki, dzwonili do mnie słuchacze. Jak ty to robisz? Yy, tak, jak to robię, porozmawialiśmy sobie o, o kuchni z przyjemnością. To muszę powój Piszkowi powiedzieć, bo to koneser kuchni, wielbiciel dobrego smaku. To razem się ugotowali. Mam w planach wyzwać na pojedynek gotowania samorządowców. Jezu, do ping ponga pan już wziął? Do pingponga, a teraz czas na inne. Na przyjemności podmiane. No dobrze. Ja no, stan... no wiem, że wielu wielu samorządowców ciężko zro... jest myśliwymi. No to pan, znakomicie przyrządzają, pan znakomicie przyrządzają znakomicie dziczyznę. dziczyznę, tak, o. oczywiście. A muszę się też pochwalić, że w jednej z naszych szkół mamy klasy gastronomiczne hotelarskie i wybudowaliśmy yy, pracownię gastronomiczną na 20 stanowisk, absolutnie Takie a profesjonalnie będzie... wyposażoną. To będzie pan, panie start, to chodzi obiekt. jak będzie lekcja z gotowania, tak oddaj fartucha? Coś w tym stylu, ale my robimy dużo, dużo, organizujemy konkursów dla kół gospodyń wiejskich. One robią robotę, powiem panu. Tak. Dzisiaj, dzisiaj mieliśmy posiedzenie Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, mm. do którego powiat Dombrowski należy wspólnie powiatem, z powiatem proszowickim i Urzędem Marszałkowskim, i tutaj staramy się promować dziedzictwo kulinarne. Polskie produkty, firmy z województwa Małopolskiego, które są takie rodzinne i produkują zdrową żywność. Prowadzimy szkolenia dla sołtysów, dla kół gospodyń wiejskich. Wszystko, co w obrębie naszej małej, szpital, najlepsze gotowanie, najlepsze szkoły. Ja nie mogę. Każdy powie, że każda pliszka swój chwali. Ale dobrze, bardzo dobrze. Pomyślę potęgą jest i basta. Jest. Potwierdzam. Bo pan starosta już pozdrowił, to ja standardowo tatusia, siostry kasie. Pan wyszła Wieczorek. Już przedstawialiśmy za trzy razy, to czwarty jeszcze raz powiemy. José Mourinho powie Dąbrowskiego. Gordon Mnie José Mourinho, panie, panie redaktorze, Guardiola? Mourinho jest trenerem. O jest, no to niech panu będzie Ronaldo. Czy woli Dobrze. pan Messiego? No, Czy woli pan Mbappé? Czy woli pana Lewandowskiego? Mbappé jest szybszy ode mnie. Dobry więc, jest. Nie, nie dobry wiem. jest. I w ogóle człowiek wieloletniej Pan Wesław Wieczorek. Dzięki bardzo. Widzimy <laughs> się następnym razem. Łukasz wieczora do jutra. Dziękuję, Dzięki. pozdrawiam.